Dzisiaj naszym gościem jest Remigiusz Gazda, wychowanek Sokołów Toruń, nowy zawodnik KH Energii. Witamy w Toruniu. Powiedz, jak spędziłeś ostatnie 4 sezony poza Grodem Kopernika i jak ocenisz ten czas? Stałeś się lepszym zawodnikiem? Witam. Ostatnie 4 sezony spędziłem w GKS-ie Tychy. Uważam, że to był w miarę dobrze spędzony czas. Dużo trenowałem, może troszkę mniej grałem, ale myślę, że wyszło to jak najbardziej na plus. Nie licząc kontuzji w zeszłym sezonie, musiałem przejść operację kolana i tak naprawdę cały sezon się leczyłem, rehabilitację miałem, ale tak naprawdę teraz wydaje mi się, że jestem silniejszy. Dużo opracowałem, żeby wrócić, żeby wrócić do tego poziomu, który był, a myślę, że ten poziom jest teraz wyższy. Rozumiem. Jesteś po rehabilitacji, można powiedzieć, że jesteś już gotowy na Ekstraligę. Jak to wygląda z swojej perspektywy? Wydaje mi się, że tak. Naprawdę ciężko trenowałem. Rehabilitacja przebiegła dobrze. Cały czas jeszcze robię różne ćwiczenia na wzmocnienie tego kolana. Także myślę, że jestem gotowy. Zobaczymy. No, lekką przerwę miałem między przejściem z GKS-u a gdzieś treningami tutaj w Toruniu. Ale myślę, że dobrze tutaj przetrenowałem ten okres i że dam sobie radę. Właśnie od 4 września byłeś bez klubu. Jak to się stało, że ostatecznie trafiłeś do Torunia? Kiedy się pojawiłeś w drużynie? Kiedy zacząłeś trenować? Tak naprawdę jak to się stało? No kurczę, nie wiem. Jak odchodziłem z GKS-u, to od razu sobie pomyślałem o mojej drużynie, czyli o toruńskim klubie. Zadzwoniłem do prezesa, przyjechałem, zaraz po paru dniach zacząłem trenować. Gdzieś tam jeszcze trener chciał zobaczyć mnie na lodzie. Wydaje mi się, że to jak najbardziej wyszło na plus, bo starał się o to, żebym zagrał. I tyle. Właśnie mówiliśmy, że pojawiłeś się w Toruniu. Jesteś wychowankiem oczywiście toruńskiego hokeja, ale w seniorach nie miałeś jeszcze okazji zadebiutować. Kiedy możemy takiego debiutu się spodziewać? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że powinienem zagrać już w niedzielę w Tychach, ale to wszystko zależy, czy tam wszystkie sprawy papierkowe jakby dobiegną końca. Jesteś zawodnikiem, który już grał w drużynie Mistrza Polski, więc masz doświadczenie. Jak myślisz, czym tutaj trenera przekonałeś, że warto na ciebie stawiać? To już chyba by trzeba było zapytać trenera, ale nie wiem. No myślę, że dużo w GKS-ie nabrałem doświadczenia, nawet samych tych treningów z takimi zawodnikami na poziomie. Tam naprawdę grają gwiazdy, można powiedzieć. No i myślę, że może tym, no to też nie był jakiś długi okres, w którym tutaj trenowałem, ale jestem, także chyba jakieś dobre wrażenie zrobiłem. O, na pewno zrobiłeś dobre wrażenie. A powiedz, zdążyłeś już poznać drużynę, bo mógłbyś porównać teraz drużynę z Torunia z GKS-em Tychy, na co stać w tym sezonie zespół z Torunia twoim zdaniem? Ciężko by było porównać te dwie drużyny, ponieważ to są drużyny o zupełnie innym budżecie. Także no, ciężko mi to porównywać, a mógłbym porównać jedynie trenerów, którzy obydwaj są z Białorusi i wydaje mi się, że mają podobny system. Także no, też są kolegami, więc no, to mniej więcej te treningi, te przygotowania mniej więcej wyglądają tak samo, no, podobnie. Trener postawił przed wami jakiś cel na ten sezon? No, ogólnie jeszcze jakby nie słyszałem. Nie słyszałem o tym, no, ale no, na pewno i tak sobie rozmawiamy w szatni, że no, na pewno chcemy się zakwalifikować do playoffów. A powiedz mi, twoje indywidualne oczekiwania, może jakieś obawy związane z tym sezonem? Oczekiwania? No tak jak mówię, no na pewno będziemy chcieli powalczyć o ten playoff. Chciałbym tego bardzo. A czy obawy? Obawy raczej nie.
Ty się nie obawiasz, ale może przeciwnicy mają się czego obawiać. Podczas gry w grupach młodzieżowych słynąłeś przede wszystkim z dobrych akcji ofensywnych również, ze zdobywania wielu bramek, no i z efektownej, twardej gry ciałem. Myślę, że kibicom w Toruniu taka gra na pewno by się spodobała. Myślę, że na pewno by się spodobała. Ja w hokeju bardzo lubię ostre wejścia ciałem. Lubię się podłączyć do akcji ofensywnych, także zobaczymy. No, trzeba pamiętać, że też to jest wyższy poziom, to już nie są juniorzy, ale na pewno będę, jak będę miał okazję, to będę grał po swojemu. No dobra, to życzymy Ci wszystkiego dobrego. Pokaż w Toruniu, jakim dobrym zawodnikiem jesteś. No i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, pokażę.